No właśnie widzę. Ty no śliczny kurde, ty co jest? Siedzi. Siemano, jestem Jayshock. Dzisiaj jesteśmy znowu na Łodzi. Łowimy czwarty dzień. Jest to już ostatni dzień, który tutaj jesteśmy. Wyszły cztery filmy z tych czterech dni. Także bardzo fajnie. Mam nadzieję, że oglądaliście. Zapraszam was do oglądania tego filmu. Będą naprawdę przyjemne rybki. Także no, zapraszam i oglądajcie. Siedzi. Ładny. O człowieku, patrz to. Siedzi. Nie. Dawaj podbierak. Człowieku, to będzie 30, tak? Ty. No takie 20 parę. Też ma ogólnie, nie chcę ci powiedzieć. Szabra też ma. I też ma pięknego. Też ładny. I ładniejszego chyba od mojego. Dobra, tak. O kurde, ej, to jest moim zdaniem, to jest 30, tak, nie? Tylko, że... No właśnie widzę. Ty no śliczny kurde, ty co jest? Ty, to jest 30. To jest 30 szabla. Tak mi się wydaje, nie? Na co? Na pejbajce. U mnie taki okonek z 26 ma. A szabla ma 30, też na prejbajca. Masakra, ale content. A mieliśmy jechać do domu. No. A tu takie ryby. Ja pierdzielę. Słuchajcie, dwa okonie. Mój około 25, szabla 29 cm na przynęte prejbajc od ryby dnia. Na takie kopytko malutkie. 4-3 cm. Piękne dwa okonie. Coś niesamowitego, jesteśmy w szoku, bo mamy już jechać do domu, ale stwierdziliśmy, że jeszcze na chwilę wypłyniemy, a tu się dzieją takie rzeczy, 25, 29 i to wszystko w ile minut łowienia? 5? 5 minut, coś takiego. Niesamowite. Czekajcie, mi siądzie teraz. Było. Nie mam ogonka. Siedź, siedział. Nie mam ogonka. Masz jakiegoś prejbajca? Masz, weź się ze zielonego. Zielonego? Chociaż nie wiem, czy ja też nie mam ogonka, ale przy pierdzielenia dwa miałem, nie? Nie, mam, ale ściągnięta z haka jest. Siedź. Od razu? Tak, w pierwszym opadzie. Ładny? Nie wiem, czy ładny, raczej nie. Raczej taki 20. Jakbym miał zgadywać, może 15. Góra 20. Chyba, że się tutaj odpali koło łodzi. Nie, 15. Taki, może 17 przy dobrych wiatrach. Dobra, wypuszczamy go do wody. Za mały jest, żeby go przetrzymać. Podbieraku. Dobra, łowimy dalej. Siedział, ale ładny był ty. Ładny był. Piękny był. Siedział. Ma ogonek, ale jest oczywiście ściągnięta z haka. Norma. Ale mały. Siedzi. Mały. Siedzi u szabli, okonek. Mamy meluszek. Taki już.
kręci. Prawie pod wymiar. Gdzie tam, panie wymiarowy? Siedzi. Też niewiele, nieco większy był. I bez ogonka przynęta. Mega. Nienawidzę tego. Te ogonki tutaj tak umierają szybko, że to szok. Teraz wypuścić nasze dwa szkraby. Patrzcie, jaka jest różnica pomiędzy jego a moim. Niech płyną i niech rwą zestawy hamą. Jeden mój popłynął. Szabli też płynie. Piękne okonie. O, poleciał. Piękne okonie, naprawdę przepiękne okonie. Ole siedział, ty. O cholera, że ja go nie wciąłem. Piękny siedział. Ale to na... Piękny człowieku, są takie tanie. Coś mi tak... Jakby przytrzymywał w pysku, jak podbijam. Strasznie dziwne. Siedzi. Ma nieduży. Chyba nieduży. Kurde, taki był 20. To się spiął przy tym. Mogę go w sumie podebrać pod bierakiem, moja wina. Ładny. Jest troszkę lepszy, ale ładnie uderzył. W opadzie. Tak pstryknął. Taki 15-taczek. Ale dogiął ładnie. Uważaj przy odczepianiu. No. Taki okonek. Ładny? Ale przywalił. Siedzi u szabli, ładny okonek. Majteczki szabli widzieliście chyba, chyba że wam to wytnę podczas montażu. Uuu, śliczny będzie. Myślę, że trochę może być mniejszy niż tamten. Ale i tak, i tak. Nie, okonek, okonek. Ładny, 20 parę ma. Nisko wędka, nisko wędka, nisko wędka. A, u ty masz. Też mam. Pięknego glona. Oj, tu się. Dobra, to będzie leżał w podwieraku, potem go zaprezentujemy. Kolejny. Pokaż to jak chodzi. O Jezu. Fajnie, fajnie. Na kanibala szabla teraz. Ładnie. O, spiął się. Spiął się, ale szabla na kanibala ładnie tutaj wyciąga, widzę. Złoty kolor, kanibalek. Robi robotę. O, wyszedł mi do przynęty i to taki nawet, nawet ładny. Siedział. Na kanibal? Nie. Na co? Na minęła. Siedzi. Takie poluzował mi plecionkę i tak nie byłem pewien, czy to branie, ale mówię, a zatnę. No i siedzi. Teraz założyłem sobie nano minoła 5-centymetrowego. Jest to gumka od Crazy Fisha. Już kilka brań na to zaliczyłem. Ale kurczę, dzisiaj ciężko jest wciąć jakąkolwiek rybę, bo naprawdę lubią, lubię ją sobie nie trafić albo wziąć bardzo delikatnie. I okoń mi wypadł do łódki i muszę go przyjąć. Dobra, a tymczasem już wam pokazuję, jak ta przynęta wygląda. Jest to taki nanominołek. Bardzo fajny, są ogólnie nanominoły. I kolorek taki naturalny dosyć, taki okoniowy. Dobra, odpalamy tajną broń selekta. Na którego i tak pewnie nic nie weźmie. Ale 15.
Jaki 15, jak już to 30, tak. Weźmiemy sobie ten kolorek. Od dołu marchewkowy, tak, ja u góry niebieski. I zobaczymy, czy coś się będzie działo na taki kolor, czy nie. Jestem bardzo ciekaw. Patrz. Teraz spróbujemy na trolling. Patrzcie, jakie ryby tu stoją pod nami. Ja mam założonego kongera. Myślę, że coś koło 10 cm na główce 8-gramowej. Więc na bank tam zszedł sobie na te 6 metrów, myślę. Za to ja mam kanibala na 3. Szabla ma na 3 cm. Kanibala 6-8 chyba na 3-gramowej główce. Także on bardziej tak 3 metry, myślę, 2. Ale te ryby stoją też na takiej odległości od powierzchni. I tutaj już się robi czystka. Jeśli zawrócimy, ja sobie założę też kanibalka, tylko na 4-gramowej główce. Może ten konger, który tutaj mam założonego, jest to taki kongerek Akashatis. Może jest delikatnie zbyt duży dla tych ryb, co tutaj stoją, kto wie. Dlatego taki kanibalek teraz wleci, żółto-biało-czerwony. Zarzucimy go sobie troszeczkę za łodzią i spróbujemy. Jeszcze to weczka nisko, żeby ta przynęta zeszła dosyć głęboko. Będziemy próbować. Patrzcie, co tu się dzieje. Piękne ryby. Mały bardzo. O Jezus! Najmniejszy tej wyprawy. Ale ta skinwada mi tak nie siadały. Potężny okoń. 48 cm. Dobra. Puszczam go. Dobra, idzie okonek do wody. Poszedł. Jeszcze tutaj szabla wrzucił jakiegoś malucha, którego nie widzę. O, tutaj jest. Dzwonek. Taki malutki, ale już naprawdę sympatyczny konek. Ładny. O, chyba nie chce wylecieć z tego podwieraka. Znowu tam wskoczył. Chodź tu. Czekaj. Hejo, wracamy na bazę. My właśnie dobiliśmy się już do pomostu, wychodzimy z łodzi i kończymy łowienie, także dziękuję wam za oglądanie, zostawcie komentarz, suba, lajka i dajcie koniecznie w tym komentarzu znać, jak wam się podobało, a ja lecę, siemanu!